Dzień dobry, Marcel Kowalczuk, Pasja Futbol. Dziś wraz z Antkiem Malinowskim. Cześć Antku. Cześć, cześć. Pogadamy o zbliżającym się mundialu i występie na nim naszej reprezentacji Polski. Pierwsze co chciałbym cię zapytać, jak oceniasz te powołania Czesława Michniewicza na ten mundial w Katarze? Brakuje mi tu dwóch piłkarzy, albo nawet i trzech. Tak, brakuje mi tutaj trzech zawodników. Dokładnie są to Mateusz Klich, Karol Linet i Dawid Kownacki. Wydaje mi się, że oni jak najbardziej również zasłużyli na to, żeby na te mistrzostwa pojechać. Troszeczkę nie rozumiem powołania na przykład Jędrzejczyka, Krzysztofa Piątka albo Szymona Żurkowskiego, którzy albo grali na niezbyt wysokim poziomie, albo tak jak właśnie zawodnik Fiorentiny praktycznie w ogóle nie dostawali minut w swoich klubach, więc uważam, że są takie trzy, z którymi mógłbym się ewentualnie nie zgodzić, a tak to wydaje mi się, że całkiem ciekawe powołania i naprawdę korzystajmy z tego, co tutaj mamy, bo tych piłkarzy, którzy są teraz obecnie naprawdę w świetnej formie, jest tutaj dosyć sporo. No właśnie, ale też mogło trochę zaskoczyć tutaj to powołanie Jędrzejczyka według mnie, tak? I też, no, można nazwać to nie powołanie, ale takie dołączenie do kadry tutaj bramkarza warszawskiej Legii, Kacpra Tobiasza. Jak właśnie ty tak odbierasz to dołączenie tutaj, zaproszenie może Kacpra Tobiasza na treningi i na taki wyjazd, zobaczenia tego od kuchni wielkiego takiego turnieju dla takiego młodego tutaj bramkarza? Uważam, że naprawdę nie jest to głupi pomysł, bo Kacper Tobiasz jeszcze ma najlepsze lata gry przed sobą. To jest bardzo młody zawodnik i wydaje mi się, że jest naprawdę też dla niego bardzo, bardzo ciekawa sprawa, że pójdzie sobie na taki mundial, może nie, faktycznie to nie będzie w kadrze meczowej ani nic, ale będzie mógł chociażby z naszymi reprezentantami potrenować. A teraz się jeszcze mówi o tym, że trener Michniewicz da mu szansę w tym dzisiejszym meczu z Chile, więc tym bardziej to jest na pewno na plus dla tego młodego chłopaka. No właśnie. Myślę, że według mnie tutaj to jest taka ciekawa nawet tutaj można zagrywka tutaj ze strony trenera Michniewicza. Bo tak patrząc sobie na wcześniejsze takie wielkie imprezy, to takiego zawodnika nie było, który jechał na mundial, ale w nim nie uczestniczył tak z powodu po prostu piłkarskich, bo było też wiele kontuzji. Miejmy nadzieję, że na tym mundialu obejdzie się bez kontuzji i wszyscy nasi tutaj zawodnicy będą dostępni do gry tutaj w kadrze u Czesława Michniewicza. Ja bym też chciał się teraz cię zapytać, ile punktów w grupie cię zadowoli? Znaczy tak, jeśli strzelimy więcej goli od reprezentacji na przykład Meksyku, to wtedy zadowolą mnie 4 punkty. 3 w meczu z Arabią i punkt w meczu z Meksykiem. Oczywiście zakładając, że przy takim stosunku punktowym z tej grupy oczywiście wyjdziemy. No a jeśli nie, to będzie już nie aż tak kolorowa sytuacja wtedy. Ja oczekuję takiej liczby punktów, żeby udało się wyjść z tej grupy. Czy to by były 4, czy 5, czy może nawet 6. No właśnie, myślę, że tutaj obowiązkiem jest wyjście z tej grupy. No wiadomo, jak to już było w poprzednich tych wielkich imprezach, szczególnie w Rosji na mundialu. Myślę, że będzie ciężko, bo ten pierwszy mecz no nie zawsze mamy udany. Tutaj nawet wracając myślą do meczu ze Słowacją podczas Euro 2020, ten pierwszy mecz nam nie za bardzo zawsze wychodzą, choć na Euro 2016 ten mecz był udany, no ale to było już prawie 10 lat temu, więc nie ma co o tym wspominać. Jest nowa kadra, jest nowy tutaj selekcjoner, który debiutuje na takiej wielkiej imprezie. Myślę, że tutaj dla niego jest to bardzo ważne. No i mam nadzieję i wierzę, że ta kadra sprawi jakąś tutaj radość, żeby to fajnie było w grudniu siedzieć po południu i oglądać mecze tutaj reprezentacji naszej narodowej. Od trochę od
odchodzimy od tematu tutaj naszej kadry, przechodzimy do ogólnie do tego mundialu. I pierwsze, co chciałbym cię zapytać, kto jest tu według ciebie takim faworytem do zwyciężenia w tym turnieju? Ja mam takich dwóch faworytów, którzy mogą tutaj moim zdaniem powalczyć o ten tytuł. Są to dwie reprezentacje z Ameryki Południowej, dokładnie mówię tutaj o reprezentacji Brazylii i o reprezentacji Argentyny. No okej, okay. Myślę, że tu z mojej strony według mnie tutaj tak mogę dołożyć reprezentację Niemiec, bo według mnie tutaj Hansi Flick tę drużynę naprawdę odmienił po Joachimie Löwie i myślę, że tutaj też reprezentacja naszych sąsiadów zachodnich może też przyczynić się w tej walce już o te ostateczne czołowe miejsca w tym turnieju. Zobaczymy, jak to będzie i zobaczymy, jakie drużyny sobie będą dobrze tam radziły na tym turnieju. Ja też jeszcze bym może dołożył tutaj Holandię. Też jest zespół naprawdę, który jest w stanie. I też myślę, że ta Portugalia. Kolejnym takim tematem, który chciałbym tutaj poruszyć, kto jest takim faworytem do zdobycia tutaj tytułu Króla Szczelca? Ciężko to naprawdę cokolwiek więcej powiedzieć, bo to zależy też pewnie od dyspozycji dnia albo od ogólnej dyspozycji całej reprezentacji. Myślę, że takich zawodników jest kilku. Raczej to będziemy mówili o zawodnikach ofensywnych. Jeśli chodzi na przykład o reprezentację Brazylii, to wydaje mi się, że taką szansę ma na przykład Neymar albo Vinicius. Jeśli chodzi o Argentynę, tak jak wcześniej powiedziałem, to nie wiem, Leo Messi, może Lautaro Martinez. Faworytów jest wielu. Może Karim Benzema będzie miał znowu taki swój turniej i poprowadzi Francuz do jakiegoś wysokiego miejsca, też strzeli parę bramek. Może właśnie nie wiem, Timo Werner na przykład w reprezentacji Niemiec parę bramek strzeli. Także no to jest ciężko tutaj do przewidzenia cokolwiek, jeśli chodzi o ten temat, bo ja tak jak mówię, na przykład w jednym meczu jakaś już może wygrać różnicą kilku bramek, jakiś zawodnik będzie miał akurat swój dzień, strzeli na przykład 3 albo 4 i wtedy to już w ogóle będzie pozamiatane. No właśnie. Ja myślę, że tutaj ten tytuł Króla Szczelca rozstrzygnie się tutaj według mnie pomiędzy tutaj Kylianem Mbappé lub Karimem Benzema. Myślę, że też do tej walki tutaj, jak ty mówiłeś, dołączy według mnie Neymar, Messi. No zobaczymy, jak to będzie, jak te mecze się w ogóle potoczą, bo tutaj wiemy, że te drużyny będą chciały te wszystkie mecze wygrywać, a nie tutaj patrzeć, kto te bramki zdobywa. A kto według ciebie jest takim może nie czarnym koniem turnieju, ale kto według ciebie naprawdę może sobie tą markę tutaj na całym świecie bardziej tak podnieść, zaliczając jakiś dobry występ? Wydaje mi się, że dużą szansę na to ma reprezentacja Danii. Reprezentacja, która świetnie sobie ostatnio radziła na arenach międzynarodowych. Przypomnijmy Euro 2021, tutaj półfinał, prawda, po wyeliminowaniu Walijczyków i Czechów, co prawda, ale potem również z Anglikami bardzo wyrównana walka. Było blisko, żeby dojść do tego finału, to niestety się nie udało. Eliminacje do tych mistrzostw świata, grupa między innymi ze Szkocją, z Austrią, z Izraelem, tam na 10 meczów aż 9 wygranych, także to też jest na pewno świetny wynik. I ostatnio Liga Narodów, tam również wysoka lokata, dwukrotnie udało się pokonać właśnie Francję i za drugie miejsce za reprezentacją Chorwacji. Dodatkowo jest tam wielu młodych, bardzo perspektywicznych zawodników, którzy już są znaną marką w swoim kraju, może też nawet w Europie. Tutaj mówię dokładnie o na przykład o Mikelu Damsgaardzie z Brentford i o Jesperze Lindströmie z Eintrachtu Frankfurt. No i oczywiście też ci piłkarze doświadczeni, tacy jak bramkarz był Leicester City, obecnie Nice i Kasper Schmeichel, czy jak Christian Eriksen albo Pierre Højbjerg. No jest taki piłkarz naprawdę wielu tutaj. I uważam, że ta drużyna ma naprawdę dosyć spore szanse na zrobienie po raz kolejny tak jak na mistrzostwie. Stop, bo już skończyło się chyba nagrywanie. I uważam, że ta drużyna ma znowu szansę na zrobienie jakiegoś fajnego wyniku, tak jak w zeszłym roku.
Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, jak sobie poradzą w tej grupie z Francją, z Australią i z Tunezją. Bądź to bądź nie aż takie łatwe, jak się może wszystkim tutaj wydawać. Bo i Tunezyjczycy, i Australijczycy na pewno będą chcieli coś wszystkim udowodnić, więc zobaczymy. No właśnie, tutaj mi się wydaje, że też tutaj no nie obstawiana ta drużyna USA, tutaj bardzo najmłodsza na tym turnieju, no i w końcu po no już kilkadziesięciu lat bez niej, w końcu ta drużyna udało się tutaj awansować. No i zobaczymy, jak oni tutaj sobie poradzi. Myślę, że też reprezentacja Kanady na pod przewodnictwem tam lidera tej drużyny Alfonso Davisa, myślę, że też może sporo namieszać. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że też taką drużyną będzie tutaj reprezentacja Polski. Choć wiem, że tutaj nasi zawodnicy już drugi raz z rzędu jadą na mundial, więc są już troszkę inaczej spostrzegani w tym środowisku tutaj piłkarskim, choć też jesteśmy dalej takim, no może nie no-name'em, ale dalej jesteśmy zespołem, który określany jest jako taki, takiego średniaka tych turniejów. Więc mi się wydaje, że może być wiele niespodzianek. Następnym takim tematem, który bym tu chciał poruszyć, to jakieś rozczarowanie tego turnieju. Tak byś tak chciał przewidzieć, co może nim być. Wydaje mi się, że dwie drużyny, które mogą na tym turnieju bardzo, ale to bardzo rozczarować, mogą to być reprezentacje Anglii, która, no jak wiemy, jest tam dużo problemów w środku również, troszeczkę może przeżarcie materiału. Porażka ostatnio 4-0 z reprezentacją Węgier w Lidze Narodów i to jeszcze w Anglii, więc tym bardziej uważam, że to może coś pójść nie tak, mimo że naprawdę tam kadra jest naprawdę świetna. Młody Phil Foden, Bukayo Saka na skrzydłach, Mason Mount, Bellingham, naprawdę świetni, świetni piłkarze. Ale wydaje mi się, że tam coś może pójść nie tak i jak zawsze Anglia typowana tutaj do ewentualnego zwycięstwa na mundialu. Znowu tutaj coś pójdzie nie tak i mogą odpaść bardzo, bardzo szybko. Drugą taką drużyną, która mi się wydaje, że zawiedzie na tym turnieju, będzie reprezentacja Francji, która jest trochę na kontuzjami, bo wiem, że na tym mundial nie pojedzie N'Golo Kanté, Paul Pogba, czy jak wiadomo z ostatnich doniesień również Presnel Kimpembe. I Christopher Nkunku. Dokładnie, a więc naprawdę to są ważni zawodnicy, no i gdyby oni mogli na tym turnieju pojechać, to na pewno byłaby to duża wartość dodana dla kadry Didiera Deschampsa. Wydaje mi się, że oni też odpadą na wczesnych etapach tego turnieju. Możliwe nawet, że od razu po wyjściu z grupy, ale no to mówię, zobaczymy. No to właśnie tutaj dobrze mówisz, że zobaczymy, jak to będzie, jak te przygody tych drużyn wszystkich się potoczą, kto tutaj będzie w formie na tym turnieju, kto będzie w słabej formie, zobaczymy. To wszystko się już za niecały tydzień, za już można powiedzieć kilka dni, wszystko się okaże i wszystkie te spekulacje nasze i innych mediów zostaną w końcu wyjaśnione. To może na koniec po prostu sobie tutaj przedstawmy swoje takie typy na ten mecz. Może pierwszy ty odpowiesz, jak typujesz ten mecz z Meksykiem? Jeśli chodzi o mecz z Meksykiem, po wypowiedziach selekcjonera reprezentacji z Ameryki Północnej, on będzie chciał w tym meczu Polskę na pewno zdominować, zatem trzeba się stawić na to, że Polacy będą w tym meczu grali z kontry, a Meksyk będzie raczej tutaj przeważał, grał w ataku pozycyjnym, długo trzymał piłkę przy nodze. Możliwe, że to będzie wyglądało podobnie jak w meczu ze Szwecją, kiedy również to podobnie wyglądało. Strzeliliśmy na przykład gola po takiej bardzo fajnej kontrze Piotrka Zielińskiego. Liczę na coś właśnie podobnego w tym meczu z Meksykiem, no i mówię, bardzo bym się ucieszył z bramkowego remisu lub minimalnego zwycięstwa biało-czerwonych. No to tutaj z mojej strony, no mam nadzieję, że Polacy dobrze przede wszystkim wejdą w ten mundial, zagrają dobry mecz. No i tutaj ode mnie takie 1-0 w 70. minucie spotkania. Myślę, że na pewno by tutaj nas wszystkich zadowoliło. O każde zwycięstwo, każdy mecz by nas zadowoliło na pewno. Mam nadzieję, że
Będzie jak najwyższy wynik, choć patrząc na tutaj już spekulacje przed meczowym, wydaje mi się, że to będzie mecz, który będzie bardzo, bardzo tutaj dynamiczny, zacięty tutaj w środku pola i wydaje mi się, że nikt tutaj nie wygra tego meczu więcej niż z jedną bramką przewagi. No to drugi mecz z Arabią Saudyjską. Jeśli chodzi o Arabię, to nie jest wcale taka słaba drużyna, jak to się wszystkim wydaje. I na pewno Polacy nią męczyli. Wszystko też pewnie zależy od tego, kiedy strzelimy pierwszego gola, bo taki pierwszy gol może to spotkanie bardzo, bardzo ożywić i wtedy Polacy mogą pójść za ciosem. I oczywiście tutaj wszyscy oczekują wysokiego zwycięstwa Polaków, ale mnie również jedno z Arabii tutaj jak najbardziej ucieszyło, zwłaszcza po takim meczu, gdzie jest dosyć wyrównana sytuacja i raz to my atakujemy, raz to Arabowie atakują. Także taki wynik również bardzo by mnie zadowolił. No, a z mojej strony wydaje mi się, że tutaj reprezentacja Polski po wygranej 1-0 z Meksykiem wygra z Arabią Saudyjską wysoko 3-0. Mam nadzieję, że to się spełni, bo według mnie no, jesteśmy dużo lepsi tutaj od Arabów i no i po prostu musimy to przełożyć na rezultat, bo wiadomo, mówić na papierze może to być napisane, no ale na boisku potem wszystko to, boisko to wszystko weryfikuje. No to ostatni mecz w grupie, myślę, że mecz najcięższy. No i czy z zwycięzcą tej grupy zagramy ten ostatni mecz? Wydaje mi się, że to spotkanie będzie wyglądało podobnie jak starcie ostatnie z Holandią na Narodowym. Czyli taki mecz, gdzie przeważa raczej głównie nasi rywale, no i strzelają nam te dwa gole. My troszkę bez argumentów w ofensywie, troszkę to wygląda kiepsko, nie brawo, bardzo dobrze neutralizują nasze ataki. Wydaje mi się, że podobnie będzie to wyglądało w starciu z RB Celestes, no i to raczej dadzą nam ostrą lekcję futbolu Argentyńczycy. No to według mnie tutaj no też nie ma co. Wiadomo, można walczyć, ale według mnie tutaj porażka no niestety nas czeka w tym meczu, choć obyśmy się tutaj obojga mylili. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że tutaj Państwu, wszystkim naszym widzom przybliżyliśmy nieco tutaj nasze te przewidywania. Oczywiście zapraszamy tutaj na nasze konta na Twitterze, które są, linki do tych kont są w komentarzu. Zapraszamy także na mecze, komentowanie live meczy reprezentacji Polski, tu też na YouTubie, na tym kanale. Wszystkie mecze grupowe będą naszej reprezentacji, będą przez nas tutaj, przez nasz duet komentowany, więc bardzo serdecznie zapraszamy. I by ten projekt szedł dalej do przodu i zyskiwał coraz więcej widzów, więc prosimy bardzo o subskrybowanie kanału, dawanie łapek pod tym filmem, no i pisania w komentarzu, co możemy z odcinka na odcinka poprawiać. Dziękuję Ci, Anku, za to przewidywania tego turnieju. Ja również Ci dziękuję. No i widzimy się już niedługo na meczu live. Podczas meczu z Meksykiem. Do zobaczenia, trzymajcie się. Do zobaczenia.